Regiony to są niebska na usta, regiony to ociarny skąd. Dzień dobry, witam Państwa w szczególnym dniu, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzisiejsze spotkanie z historią będzie poświęcone Legionom Polskim, polskiej formacji wojskowej, która w czasie Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej, odegrała olbrzymią rolę na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. W czasie I Wojny Światowej Polacy walczyli na różnych frontach, walczyli po różnych stronach. Na slajdzie zostały przedstawione polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej. Po stronie państw centralnych walczyły Legiony Polskie, które nie były wcale największą formacją wojskową polską w czasie I wojny światowej. Po stronie Ententy już było więcej tych jednostek, między innymi pierwszy Korpus Polski, który liczył nawet 29 tysięcy. A już największa była Armia Polska we Francji, to już była bardzo duża jednostka, która liczyła 70 tysięcy. Proszę Państwa, za twórcę Legionów Polskich uważany jest Józef Piłsudski. Jak to się stało, że Piłsudski, człowiek PPS-u, działacz rewolucyjny, działacz, który realizował swoje zadania w zaborze rosyjskim, trafił do zaboru austriackiego, do Galicji i tam zaczął organizować Wojsko Polskie. Jak to się stało? Piłsudski w pewnym momencie zdawał sobie sprawę z tego, że swój główny cel, czyli niepodległość Polski, nie jest w stanie tego celu uzyskać z rewolucjonistami. Dlatego szukał innych sojuszników. Był między innymi w Japonii, ale ostatecznie za partnera, sojusznika wybrał Austriaków. Pojawił się w Galicji i tam za zgodą władz austriackich organizował polskie oddziały paramilitarne. Drużyny strzeleckie, strzelca, został koordynatorem całości. Austriacy przychylnie patrzyli na to, co planuje Piłsudski, dlatego że w obliczu zbliżającej się wojny potrzebni byli żołnierze. I proszę Państwa, przyszedł czas próby. Przyszedł 3 sierpnia 1914 roku, czyli to już jest po wybuchu Wielkiej Wojny. Piłsudski zarządził mobilizację w organizacji strzeleckich. To był 3 sierpnia 1914 roku. Wybrał spośród bardzo dużej liczby przeszkolonych żołnierzy, a było ich kilkadziesiąt tysięcy, wybrał samych najlepszych, najlepiej wyszkolonych, wybrał kompanię, czyli trochę ponad setkę. Podaje się, że było ich 144 albo 166 i była to pierwsza kompania kadrowa. Była to jednostka, którą chciał wysłać na teren zaboru rosyjskiego, żeby wzniecić powstanie antyrosyjskie. Żołnierz! Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Znoszę wszelkie dotychczasowe odznaki grup specjalnych. Od tej pory jedynym znakiem jest dla was orzeł biały. Rozkazuję, abyście zamienili między sobą wasze dotychczasowe znaki jako symbol jedności żołnierzy polskich. Żołnierze, patrzę na was jako na kadrę przyszłej Armii Polskiej i pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową.
Pierwsza kompania kadrowa ruszyła 6 sierpnia 1914 roku, przeszła granicę austriacko-rosyjską w Miechowie i doszła do Kielc. Co się działo w Kielcach? W Kielcach w tym czasie nie było Rosjan, Rosjanie opuścili to miasto, była tylko ludność. Przyjęcie pierwszej kompanii kadrowej przez Kielczan było chłodne. Nazywano ich nawet przybłędami z Galicji. Czemu tak się działo? Otóż był to pierwszy fragment pierwszej wojny. Wtedy, kiedy duża część mężczyzn, Polaków, ojców, synów trafiła do rosyjskiego wojska, czyli znalazła się po drugiej stronie. Stąd ci Polacy, mówiący po polsku, z orzełkami na czapkach, nie zrobili wrażenia. Zamykano przed nimi domy, zamykano sklepy. Rajd pierwszej kadrowej skończył się niepowodzeniem. Ten serce blask nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Te z naszych strzel piorunę zagrzmią szały, a lotem kur kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu grób, na gnetów poostrzał. Na odgłos trąb, twój sulczyk zwierz na oko, hej, baczność cel i w głębną w serce pal. Hej, trąb, strzelecką trąbką w dal, a chuj, a rąb i w głębną w serce pal. Hej, trąb, strzelecką trąbką w dal. Pierwsza kadrowa wróciła do Krakowa, a Austriacy wpadli we wściekłość. Piłsudski nie do końca ustalił z Austriakami wysłanie pierwszej kompanii kadrowej. Ta sytuacja jednak nie zatrzymała rozwoju polskich formacji wojskowych w Galicji. Już 27 sierpnia 1914 roku powstały Legiony Polskie. Powstały dwa legiony. Pierwszy legion zachodni w Krakowie i legion wschodni we Lwowie. Ten drugi legion wschodni po miesiącu został rozwiązany. Część żołnierzy trafiła do armii austriackiej, część przeszła do legionu zachodniego i ci właśnie żołnierze stanowili zaczątek później utworzonej drugiej brygady legionów. A w grudniu 1914 roku została utworzona z tego Legionu Zachodniego pierwsza brygada Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Następne dwie brygady powstały już pół roku później, w 1915 roku w maju. Była to druga brygada i brygada trzecia. Teraz o komendantach, czyli o dowódcach Legionów. Legiony miały zwierzchnictwo w postaci komendanta Legionów i przez ten okres, kiedy Legiony funkcjonowały, było ich czterech. I proszę zwrócić uwagę, że wśród tych nazwisk nie ma Józefa Piłsudskiego, bo Józef Piłsudski nigdy nie był komendantem całych Legionów. Natomiast Piłsudski pojawia się jako komendant pierwszej brygady. Jeśli chodzi o narodowość tych dowódców, no to oczywiście w większości, prawie w całości byli to Polacy, ale byli to Polacy, którzy wcześniej służyli w armii austriackiej. No, trafił się jeden Austriak. W drugiej brygadzie, pierwszym dowódcą drugiej brygady był pułkownik Ferdynand Kuttner. To był właśnie oficer austriacki. Proszę Państwa, pierwsza brygada ruszyła na front. I już wtedy, w tym
w tym ostatnim fragmencie roku 1914 wyszło, że Polacy są doskonałymi żołnierzami i że mają doskonałego dowódcę, Józefa Piłsudskiego. Człowieka, który wykształcenia wojskowego nie miał, co warto podkreślić. Kolejne brygady dołączyły dopiero po ich utworzeniu, czyli w roku 1915. Co ciekawe, legiony nie walczyły, te brygady legionowe, te trzy brygady legionowe nie walczyły właściwie jednocześnie, pod jednym dowództwem. One były w różnych miejscach. I dopiero na jesieni 1915 roku spotkały się wszystkie trzy w jednym miejscu, na Polesiu Wołyńskim nad Styrem. Ale na jesieni front zamarł. Walki się zakończyły, była przerwa w walkach. To były czasy, kiedy w zimę się nie walczyło. Polacy byli tuż przy okopach. Zbliżała się zima. Byli w lesie. Trzeba było zbudować jakieś schronienia. I w tamtym okresie powstało wiele miasteczek legionowych, miasteczek polowych, które budowali z okolicznych drzew, ścinając je rosyjscy jeńcy, którzy specjalnie zostali wybrani, tacy, którzy znali się na Ciesielce. Oczywiście byli też w tym procesie budowy tych schronisk zimowych, brali udział polscy saperzy, no i w ogóle generalnie wszyscy legioniści. Co to były za budowle? Były to głównie ziemianki, ale były też budowle takie w stylu nawet takim dworkowym. Osady te powstały w okolicach Maniewicz, właściwie na linii frontu, za linią frontu. Najbliżej okopów były te osady drugobrygadowe. Brygada, dowództwo legionów mieściło się w osadzie, którą nazwano legionową. Ale była też osada Rojowe Osiedle, była to osada 4. Pułku Piechoty 2. Brygady Legionu. Wówczas jeszcze pułkownik Bolesław Roja dowodził, stąd Rojowe Osiedle. Był też Nowy Jastków, Nowe Kukle, więc tych miasteczek było dużo. I proszę Państwa, przyszła wiosna, jeszcze dalej front nie ruszył. Polacy w tym czasie poprawiali to, co zrobili przed zimą. Powstawały ogródki warzywne, ławeczki, alejki. Krótko mówiąc, panował w miarę spokój. Ale front w pewnym momencie ruszył, latem 1916 roku. I rozegrała się słynna, największa, najbardziej krwawa dla Polaków bitwa pod Kostiuchnówką. Jak 4-6 lipca Polacy byli na pierwszej linii frontu i dzięki ich determinacji, waleczności udało się przynajmniej na jakiś czas powstrzymać ofensywę Brusiłową. Po tej bitwie Polacy zostali wycofani z frontu. Nastąpiła przerwa. Aż przyszedł listopad 1916 roku, moment szczególny, który zaważył na wielu rzeczach, między innymi na tym, co się z legionami działo. Niemcy i Austriacy na konferencji w Pszczynie ustalili, że obiecają Polakom utworzenie państwa polskiego. Chodziło po prostu o pozyskanie polskiego rekruta. To przyszłe państwo polskie miało mieć swoją armię i zaczątkiem tej armii miały być legiony polskie. Generał gubernatorowie warszawski Beseler i lubelski Kuk wydali proklamację, słynną proklamację 5 listopada. Jednakowej treści, zarówno w tej części okupowanej przez Niemców, jak i w części austriackiej, w której właśnie przedstawiali tą wizję przyszłego państwa polskiego. Miało to zachęcić Polaków do włączenia się, do wstępowania do tego tworzonego wojska, które miało walczyć u boku Niemców i Austriaków. Legiony przewieziono, najpierw zgromadzono w Baranowiczach, a potem przewieziono koleją na teren Mazowsza.
Rozlokowano je w różnych miejscach. W samej Warszawie, w Modlinie, Pułtusku, w Ostrowi Mazowieckiej, w Zambrowie, w Górze Kalwarii, ale także w Koszarach w Zegrzu Południowym. Tam trafiła druga brygada Legionów pod dowództwem pułkownika Józefa Hallera. To nie był najlepszy okres dla legionistów drugiej brygady. Koszary były mocno przeciążone. Koszary były obliczone na jeden pułk. Tymczasem trafiły dwa pułki, trzeci i czwarty. Więc było bardzo ciasno. Poza tym doszły zatargi z Niemcami. Dlaczego z Niemcami? Bo od momentu, jak legiony przyjechały z Barnowicz, przeszły pod zwierzchnictwo niemieckie. Niemcy zaczęli szkolić legionistów według swoich regulaminów, przydzielili swoich instruktorów. Na tym tle było wiele zatargów. Pierwszego grudnia 1916 roku w Warszawie odbyła się piękna defilada legionów. Brała w niej udział głównie druga brygada, ale były też delegacje z brygady pierwszej i brygady trzeciej. To piękne zdjęcie pokazuje legionistów i na samym początku tego, który ich prowadzi. To jest pułkownik na tym koniu z przodu, to jest pułkownik Józef Haller. To przyjęcie było zupełnie inne, jak to w 1914 roku w Kielcach. Legionistów przyjęto w Warszawie z wielką radością. Ale przyszedł trudny moment. To już jest rok 1917, kiedy Austriacy, Niemcy zażądali złożenia przysięgi. Przysięgi na braterstwo broni z ich armiami. Przysięgę tą mieli złożyć tak zwani królewiacy. Warto w tym momencie powiedzieć, że w legionach były dwie grupy ludzi. Byli Galicjanie, czyli ci, którzy byli, pochodzili z zaboru austriackiego, i byli królewiacy, czyli ci, którzy pochodzili z Królestwa Polskiego, czyli z zaboru rosyjskiego. Tych pierwszych, Galicjan, traktowano jako swoich, więc nie żądano od nich złożenia przysięgi. Ale królewiaków traktowano jako obcych i to oni mieli złożyć przysięgę. Rota przysięgi miała fragment, który był kontrowersyjny dla legionistów, a zwłaszcza dla Józefa Piłsudskiego. Chodziło o ten fragment dotyczący braterstwa broni. Piłsudski, który, co podkreślam, nigdy nie był komendantem całych legionów, ale był ich twórcą, przywódcą i miał olbrzymie wpływy w każdym pułku, stwierdził, że przysięgi składać nie będziemy. Wysłał swoich kurierów, oficerów do pułków legionowych, żeby przekazać tą informację. Co Piłsudskim kierowało? Piłsudski trzeźwo oceniał sytuację. Jego główny cel, czyli walka o niepodległość Polski, odzyskanie przez Polskę niepodległości, był najważniejszy. A tymczasem Niemcy, Austriacy, dotychczasowi sojusznicy, zaczęli przegrywać na frontach. Piłsudski dążył do wyłączenia się z tego sojuszu i nadarzyła się piękna okazja. Piłsudski po prostu wykorzystał ten moment, tą szansę, którą mu dali nieświadomie Austriacy. Kapitanie, wydajcie rozkaz, aby osoby, które nie chcą przysięgać, wystąpiły 15 kroków przed front. Żołnierze! Kto nie chce złożyć przysięgi? 15 kroków przód! Kto nie chce przysięgać, 15 kroków do tyłu. W tył. Mówię teraz tylko do oficerów. Panowie, jesteście chyba świadomi, co znaczy odmowa złożenia przysięgi. Chcę wierzyć, że wasza decyzja nie jest ostateczna.
Proszę Państwa, planowana przysięga w poszczególnych pułkach legionowych rozlokowanych na Mazowszu miała się odbyć w pierwszej połowie lipca 1917 roku. Większość legionistów usłuchała Piłsudskiego, większość królewiaków, którzy mieli złożyć przysięgę, i odmówiła jej złożenia. I wśród tych jednostek, w tych pułków legionowych, dowódcami tych pułków, niektórych zaznaczonych tutaj kolorem żółtym, byli ludzie Piłsudskiego. I to głównie te pułki, przede wszystkim te pułki, odmówiły złożenia przysięgi. Ale była jedna brygada, dwa pułki, trzeci, czwarty, Halera. To była brygada, w której w większości przysięgę złożono. Na kolejnym slajdzie mamy już takie zestawienie liczbowe. I tutaj bardzo wyraźnie widać, że pułki pierwszy i drugi pierwszej brygady oraz piąty i szósty trzeciej brygady w całości, można powiedzieć, nie złożyły przysięgi. Ani oficerowie, ani podoficerowie, ani szeregowcy. Natomiast druga brygada w większości złożyła. Ale gdybyśmy tak podsumowali całościowo, no to widać, że zdecydowana większość królewiaków przysięgi nie złożyła. Oczywiście nie mogło się to skończyć dobrze, bo był to jawny bunt. W związku z tym władze niemieckie zdecydowały o internowaniu tych żołnierzy, którzy przysięgi odmówili. Na tym zdjęciu mamy odjazd królewiaków z Zegrza Południowego. W tamtym czasie, kiedy był ten tak zwany kryzys przysięgowy, w Zegrzu Południowym stacjonował już 5. pułk 3. Brygady Legionów. I zdjęcie to przedstawia odjazd legionistów, królewiaków, którzy odmówili przysięgi, odjazd do Szczypiorna. Królewiacy siedzą w pociągu, a żegnają ich Galicjanie, koledzy z pułku, ci, którzy nie musieli składać przysięgi. To był 17 lipca 1917 roku. Z oficerami Niemcy mieli problem i długo się zastanawiali, około tygodnia, gdzie ich umieścić, gdzie ich internować. Ostatecznie padło na koszary, porosyjskie koszary w Beniaminowie, a właściwie Białobrzega, w dzisiejszych Białobrzegach. I 22 lipca trafiła tam pierwsza ekipa oficerów właśnie z 5. pułku Zegrza Południowego. Obóz w Szczypiornie, tam gdzie byli internowani podoficerowi i szeregowi, był olbrzymim obozem. Nie byli tam tylko legioniści, to był obóz dla jeńców rosyjskich. Były tam bardzo ciężkie warunki, olbrzymia ilość ludzi. I warunki legionistów poprawiły się dopiero wtedy, gdy przeniesiono ich do Łomży. W Łomży zainstalowano ich w koszarach, też po rosyjskich koszarach, więc te warunki były dużo lepsze. Warunki w Beniaminowie, czyli w dzisiejszych Białobrzegach, były najlepsze. Oficerowie mieli tam, trzeba to powiedzieć wprost, znośne życie. Mieli swoich ordynansów, mieli dużo swobody. Zdarzały się ucieczki z tego obozu, ale nikt z wartowników niemieckich do nich nie strzelał. Więc było tam w porządku, poza zaprowiantowaniem, które w późniejszym okresie no było już bardzo złe. Nie powiedziałem o Józefie Piłsudskim. Piłsudski też został aresztowany, internowany. Stało się to w Warszawie w nocy z 21 na 22 lipca 1917 roku. Piłsudskiego wywieziono najpierw do Gdańska, potem do Berlina, potem do twierdzy Wesel, aż trafił do Magdeburga, gdzie właściwie już siedział do końca. To zdjęcie przedstawia właśnie Piłsudskiego w Magdeburgu. Z jego prawej strony jest Sosnkowski, jego adiutant, który razem z nim siedział w tym stroju cywilnym, jest tutaj, a obok jakiś oficer niemiecki. A co się działo z resztą legionistów, czyli z drugą brygadą? Druga brygada została włączona do tak zwanego Polskiego Korpusu Posiłkowego, razem zresztą z drugim pułkiem ułanu, oni też złożyli przysięgę.
i została wysłana na front. Walczyła na froncie do pewnego momentu. W pewnym momencie Haller dowiedział się, że Austriacy zawarli porozumienie z Ukraińską Republiką Ludową na temat przekazania Chełmszczyzny dla Ukrainy, więc czara goryczy się przelała. Już wtedy nawet Haller uznał, że trzeba z tymi sojusznikami zerwać. Pojawiła się koncepcja przejścia na drugą stronę frontu i druga brygada zrobiła to z 15 na 16 lutego 1918 roku. Przeszła przez okopy niemiecko-austriackie, które były puste, przeszła przez okopy rosyjskie, które w tym momencie też były puste i przeszła zupełnie na drugą stronę frontu. Odbyło się to praktycznie bez większych strat. Największą stratą było chyba to, że utracono tabory. Tabory, w których była żywność. I w momencie, jak legioniści przeszli na drugą stronę, to były problemy z wyżywieniem. I po długiej tułaczce po rosyjskiej ziemi dotarli do drugiego korpusu polskiego i zostali do niego włączeni. A ich dowódca, dowódca drugiej brygady Józef Haller, okrężną drogą dotarł do Francji i jak Państwo wiedzą, stanął potem na czele tworzonej tam Armii Polskiej. Co się działo później, to znaczy co się działo w tej już drugiej połowie 1918 roku? Obóz w Łomży, tam gdzie byli internowani podoficerowie szeregowi, został w lipcu zlikwidowany. Część oczywiście we wcześniejszym okresie zwalniano z obozu. To nie było tak, że wszyscy ci, których na początku zamknięto, siedzieli do końca. Obóz Beniaminowie, tam gdzie siedzieli oficerowie, został zlikwidowany prawdopodobnie w październiku, ale do końca zostało prawdopodobnie 5 tylko legionistów. Wcześniej zwalniano oficerów, którzy tam siedzieli. 9 listopada wyszedł z więzienia magdeburskiego Piłsudski i już 10 listopada przyjechał do Warszawy. 11 w Warszawie trwa rozbrojenie Niemców, a Piłsudski obejmuje zwierzchnictwo nad wojskiem. A 22 listopada otrzymuje funkcję i obejmuje funkcję tymczasowego naczelnika państwa. A na początku roku 1919 w Koszarach w Jabłonie, dzisiejszym Legionowie, powstaje Inspektorat Piechoty Legionów pod dowództwem generała Bolesława Roy, legionisty. Inspektorat ten miał odtworzyć pułki legionowe. 20 lutego Piłsudski już oficjalnie, po zatwierdzeniu przez Sejm, został naczelnikiem państwa. Proszę Państwa, legiony to było szczególne wojsko. Trafili tam ludzie wykształceni, ludzie kultury, ludzie nauki. Służyli między innymi Władysław Broniewski, poeta, Sieroszewski, Struk, człowiek teatru Zelwerowicz, a także malarze, Fałat, Wyczółkowski, Kossak. Wymieniłem też Zofię Stryjeńską, chociaż ona żołnierzem Legionów nigdy nie była. Ale w czasie, jak Legiony były nad Styrem na Polesiu Wołyńskim, to ona tam była. Ona tam była i tam malowała. Ale legioniści to przede wszystkim elita, późniejsza elita II Rzeczpospolitej. Elita i polityczna, i wojskowa. Oprócz Józefa Piłsudskiego, który bez wątpienia był numerem jeden, daleko zaszedł Felicjan Sławoj Składkowski, który był ostatnim premierem II Rzeczpospolitej. Warto wymienić nazwisko Stefana Starzyńskiego, zresztą braci Starzyńskich w Legionach było 3. Przyszli generałowie, no było ich całe mnóstwo, nawet wszystkich nie wymieniłem, ale warto powiedzieć oczywiście o Śmigłym Rydzu, tak, późniejszym marszałku, o generale Bortnowskim, o generale Roweckim, o Fildorfie, o Wieniawie Długoszowskim. Legioniści stanowili trzon życia politycznego i życia wojskowego II Rzeczpospolitej.
Szanowni Państwo, Legiony Polskie odegrały bardzo ważną rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Legioniści marzyli o niepodległości. Legioniści walczyli o niepodległość. I niepodległość wywalczyli. Dziękuję za uwagę. Yeah.